Myślę, że wiele emocji dostarczy nam ten pojedynek. Oglądając treningi pokazowe, można zobaczyć, że Andrzej jest naprawdę znakomicie przygotowany i będziemy gotowi bądźmy gotowi przede wszystkim na bardzo, bardzo ekscytujący pojedynek, bo to z pewnością gwarantuje starcie na takich doświadczonych pięściarzy jak Dawson i Fonfara. No zobaczymy, rozpoczyna się pierwsza runda, miejmy nadzieję, że szczęśliwa i dobrze wróżąca na dalsze rundy tego pojedynku. Fonfara powiedział wprost: przyjechałem do Nowego Jorku, by zmazać plamę za tę porażkę właśnie z Smithem. No, z pewnością bardzo chciałby tego rewanżu, no ale tutaj ma najlepszą z możliwych. Ach, mocny cios teraz Dawsona na korpus. No z pewnością będzie chciał zastopować ten pressing Fonfary właśnie tymi długimi lewymi prostymi, no ale Andrzej również aktywna lewa ręka w różnych płaszczyznach, no widzimy, no tamten korpus będzie starał się atakować cały czas Dawson. Nie może sobie pozwolić na moment zastanowienia Andrzej przy próbach ataku, bo tam jest z pewnością naładowany cały czas Dawson z kontrą. Z dużym respektem obaj pięściarze w tej pierwszej rundzie podchodzą do siebie. No właśnie, zastanawiano się, jak Polak sobie z tym niewygodnym stylem Dawsona będzie dawał radę. Oczywiście jego trener doskonale wiedział, z kim przychodzi rywalizować i pod tę walkę. Także to wszystko w trakcie tych półrocznych treningów było szykowane, szczególnie w ostatnich tygodniach, kiedy już właśnie stało się jasne, że tu i teraz dojdzie do konfrontacji z Dawsonem. Tak jak mówisz, no przecież Virgil Hill jest również trenerem Andre Warda, który krzyżował rękawice z Dawsonem już i ma te doświadczenie z tego pojedynku, wie plus minus jak boksować z tak trudnym zawodnikiem. A widzimy Dawson lotny na nogach, cały czas bardzo niebezpieczny ciosek na korpus, lewy sierpowy Fonfary dochodzi celu w odpowiedzi na te kombinację Amerykanina. Ważne, że on z mocnym akcentem zakończył to starcie, tę wymianę ciosów. Teraz z kolei Dawson już poczuł, że zaskoczył Polaka. Tak, Matek, widać, że ma te momenty zrywu. Ach, teraz, tak jak teraz właśnie widzimy. Raz, dwa akcja ciosów prostych na górę. No i zaskoczyła Andrzeja zdecydowanie. Jest niewygodny cały czas, jest przede wszystkim bardzo niebezpiecznym pięściarzem. Niesamowicie szybka lewa ręka i również zrywy, które są niebezpieczne. Ten pojedynczy cios był widoczny przez Andrzeja, od razu wydłużył dystans, co spowodowało tym, że przestrzelił Dawson. I w odpowiedzi lewy sierpowy. Przepuścił teraz atak Polaka, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Olek zastopował teraz ten atak Fonfary. Bardzo niebezpieczny był ten lewy podbródkowy. Widać, że trenował to Dawson z naciskiem na walkę właśnie z Fonfarą. Widzimy jeszcze Andrzej zadziornym wzrokiem odprowadza Dawsona do swojego narożnika. No ta pierwsza runda otwarcia, no trudno by mi było wskazać zwycięzcę, bo obaj pięściarze mieli swoje momenty, choć wydaje się, że bardziej wyrazisty był Dawson. No, słyszymy podpowiedź w narożniku, aby często pracował prawym sierpowym, czyli tą przednią ręką, bo wiemy, że Chad Dawson boksuje z odwrotnej pozycji. Fonfara mówił, że zdaje sobie sprawę, że na Brooklynie mieszka wielu Polaków, że wielu z nich pojawi się w hali, by go oglądać na żywo. Powiedział, że nie wyobraża sobie, by miał ich wszystkich zawieść. A tu rzeczywiście ta pierwsza runda pokazała, że będzie to niełatwy bój, że czeka go ciężka przeprawa, ale dokładnie to samo może powiedzieć Dawson. Polak jest silny, zwarty, gotowy i rozpoczynamy drugą rundę. Zobaczmy, no rozpoczynamy ją od nieustannego pressingu w wykonaniu Polaka, ale przecież
to nie jest jakąś wielką niewiadomą, że właśnie tak trzeba boksować z Dawsonem. Wiemy, że z wiekiem pierwsze co pięć się straci to właśnie pracę nóg, a tą Dawson ma bardzo dobrą, szybką odpowiedź Fonfary na ten prawy sierpowy, obszerny Dawsona. Ach, mocna wymiana, na szczęście niewiele celnych ciosów, no zaskakuje teraz tym lewym długim prostym. Choć Andrzej pozostaje niewzruszony na te ciosy Dawsona również. Tak, treningi, obozy, przygotowania, wszystko, ale tutaj, kiedy dochodzi do rywalizacji twarz w twarz, oko w oko, ręka w rękę, trzeba rozpoznanie bojem uskutecznić, no i oczywiście jeszcze dyspozycja dnia pozostaje. Polak rok temu był niemal w pięściarskim niebie, jak pisały media po wygranych z Chavezem Juniorem Cleverlym, no ale kiedy wydawało się, że jest to krok od rewanżu z Stevensonem, nagle przyszła ta niespodzianka w postaci porażki ze Smithem. Zmiana trenera, treningi w Kalifornii. No Dawson też łatwym pięściarzem nie jest. Na jego koncie wiele, wiele zmian trenerów. Widać, że też chłopak obdarzony trudnym charakterem. No ale nikt z łatwym do boksu nie przychodzi. Widzimy lewy sierpowy, dobrze zamknął w linach, aczkolwiek teraz przepuścił szybki prawy na prawy w wykonaniu Fonfary. Trochę bez ciosu skrócił dystans, ale och, dał się teraz zaskoczyć. Lubi budować Andrzej tą dramaturgię, statyczny troszeczkę w obronie, mało balansu w jego wykonaniu, ale poprzez aktywność tej lewej ręki stara się wybić z rytmu Chada Dawsona. Dobrze. Wiemy, że Andrzej w różnym stopniu czasami wchodzi w te walki. Pierwsza runda, choć była spokojna, tak teraz już widzimy, że coraz częściej dochodzi do tych wymian. Tutaj trzeba nastawić się na to, że to może trwać rzeczywiście w pełnym dystansie. Ta kondycja, ta wytrzymałość, to wszystko będzie tutaj bardzo istotne. Trzeba umiejętnie tymi siłami gospodarować, ale oczywiście w każdej rundzie starać się zaakcentować swoją przewagę. Dawson jest brylantowym technikiem, natomiast nie ma aż tak nokautującego ciosu, choć oczywiście trafiony czysto. Fonfara też może paść na deski, ale on udoskonalił również pracę w defensywie. Och, teraz dał się zaskoczyć. Akurat w tej wymianie, ale też lewy prosty wyprzedza Dawsona. Dobrze wydłużył dystans i do bezpiecznej pozycji. A pokazał swoją czuporność. Zresztą wczoraj też przy ceremonii ważenia dziarskim krokiem w biegu gestykulując, pokazując swoje świetne samopoczucie. Ale to też nie bierze się znikąd. Widać, że bardzo ciężko przepracował okres przygotowawczy. Jest pewny swoich umiejętności, jest pewny swojego przygotowania. I myślę, że właśnie dlatego to buduje tą pewność. Musiał dobre sparingi za nim i myślę, że jest przygotowany na każdą wersję Chada Dawsona. Aczkolwiek widzimy, że dzisiaj Dawson nie zamierza mu ułatwiać przejścia przez tą walkę, bo kilka momentów również na konto pięściarza z Ameryki trzeba zaliczyć. Bardzo niebezpieczne są te momenty przyspieszeń, te kombinacje ciosów, głównie góra-dół robi to bardzo dobrze i niesie to za sobą ładunek niebezpieczeństwa spory. Pięściarz z południowej Karoliny, mieszkający w New Haven w stanie Connecticut, Chad Dawson kontra Andrzej Fonfara. No ładnie teraz zaczął tą trzecią rundę, bardzo agresywnie, widać, że wysłuchał rad z narożnika, że tam właśnie trzeba przyspieszyć, trzeba włączyć wyższy bieg. No ale Dawson też nie chce łatwo oddać pola walki. 5 lat starszy od Polaka jest, ale i przy okazji doświadczony nieprawdopodobnie Dawson. Dobry podwójny lewy prosty Fonfary, dobry prawy prosty na korpus Fonfary. I tak kończy się pierwsza minuta trzeciej rundy walki Andrzeja Fonfary z Chadem Dawsonem.
Dobry początek pojedynku w wykonaniu Polaka. Teraz też stara się trzymać rywala pod presją. Tak, cały czas widzimy agresywną postawę Andrzeja, który próbuje skracać dystans podwójnym lewym prostym i ulokować serię ciosów na korpus. Dawson skutecznie, tak jak w jego poprzednich pojedynkach, cały czas aktywnie stara się atakować dolne partie, chociaż teraz całkowicie w defensywie. No dobry początek tej walki, ale teraz dał się zaskoczyć Andrzej lewym prostym, choć jak widzimy nie robi żadnego wrażenia na nim. Tak, rzeczywiście strzelił błyskawicznie Dawson, ale to nie zrobiło wrażenia. A teraz Polak z kolei trzyma pod liniami rywala, ale świetne kontry Amerykanina. Tak, za długo wstrzymał się z prawą ręką. Wystrzelenie z tej prawej ręki na górę i od razu szybka kontra Dawsona. Ładnie próbuje również atakować korpus rywala. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Dawson to bardzo doświadczony zawodnik. Bardzo szybkie ręce, piękny kontratak, jest doskonały lewy, aż uśmiechnął się Fonfara. Tak, widać pewność w jego poczynaniach, pełną koncentrację. No dobrze to wróży na dalsze rundy tego pojedynku, tylko trzeba uważać na to, bo Dawson cały czas jest bardzo szybkim i niebezpiecznym pięściarzem póki co. Ładnie, cios na korpus, próba szybkiego lewego sierpa. Cały czas potwierdzał Fonfara, że optymalnie przygotował się do tego pojedynku, że to ma być ten nowy początek w jego wykonaniu i na razie możemy z optymizmem patrzeć na przebieg tej rywalizacji, chociaż tak jak wspomniałeś, Dawson jest zawodnikiem absolutnie nieobliczalnym i koniec trzeciej rundy. Tak, ale bardzo dobre wykonanie Andrzeja, widzimy nieustanny pressing, to on narzuca swój styl swojemu rywalowi. No i też bardzo duża ilość tych kombinacji, które później, miejmy nadzieję, złożą się w całość i któraś z tych ciosów zrani Dawsona. Póki co dobry boks w wykonaniu Andrzeja, no i mamy nadzieję na takie dalsze rundy. On sobie też dobrze zdaje sprawę z tego, że przecież Chad Dawson to pięściarz, który ma znakomitych rywali w swoim rozkładzie, znakomite doświadczenie i wychodził obronną ręką nie z jednego trudnego pojedynku. Tak, obaj dużą wagę do tego pojedynku przywiązywali, a tutaj widzimy jeszcze raz ten moment, kiedy zaskoczył Polaka najpierw tym podbródkowym, a później jeszcze prawym Dawson. No i w odpowiedzi lewy sierp Andrzeja Fonfary, również znakomity. I czwarta runda za moment się rozpocznie tej 10-rundowej batalii w kategorii junior ciężkiej. Bardzo nisko widzimy przy ataku Andrzeja Fonfary. Chad Dawson obniża swoją pozycję, stara się kontrować ciosem podbródkowym. Teraz on przychodzi do ofensywy. Na to liczy właśnie Fonfara, choć ładnie szybko wychodzi na środek ringu. Zmienia taktykę Dawsona. Aktywniej musi być również prawa ręka, więcej ruchu troszeczkę, nie dać się ustawiać zawodnikowi z odwrotnej pozycji. Ładny cios podbródkowy. Na górę widać, że odrobił lekcję i widział walkę Andrea Warda, który również podczas pojedynku z Chadem Dawsonem, to jest teraz mocne przyspieszenie, kończy celnym ciosem na korpus Dawson. Hituje to wszystko też swoją specyficzną miną Fonfara, no ale szybkie są ciągle bardzo ręce Chada Dawsona. Kiedy Polak zbyt długo przygotowuje się do zadania kombinacji ciosów, wtedy Amerykanin niejednokrotnie wyprzedza działania Polaka. Och, kolejny podbródkowy Dawsona, sprytniejszy i dobry timing również w jego wykonaniu. Dał się zaskoczyć Andrzej, to jest właśnie ta niewygodność w boksowaniu z zawodnikiem z odwrotnej pozycji. Ale świetny pojedynek toczony w dobrym tempie, na bardzo wysokim poziomie. Dawson też wszystko widzi, w różnych płaszczyznach zadaje te ciosy, szukając tam luk w defensywie Fonfary.
Teraz zdążył zebrać na rękawice uderzenia reprezentanta Polski, Amerykanin. Jak widzi, Hunter już drugi raz spotyka się z Chadem Dawsonem w ringu, bo przecież był trenerem Andre Warda, przygotowując go do tego pojedynku. No i zwrócił uwagę Andrzejowi, że największa ilość ciosów, która dochodziła do celu, to właśnie ciosy lewe sierpowe. I tutaj widzimy, dlatego tak aktywna ta lewa ręka Andrzeja. Ładnie, ale też widzimy tu spryt, te doświadczenie Dawsona w poruszaniu się przy linach i szybkie wychodzenie na środek ringu. Znowu cios mocny, podbródkowy, dał się zaskoczyć Andrzej. Ale stara się nie tracić rezonu, cały czas próbuje być tym, który dyktuje warunki, chociaż teraz znów sporo tych uderzeń zebranych na gardę. No, mniejsza jest skuteczność akcji teraz naszego reprezentanta, mimo iż wyprowadza sporo uderzeń, to jednak albo balansem tułowia unika tych ciosów Dawson, albo przyjmuje te uderzenia na rękawice. Pojedyncze ciosy dochodzą celu, ale Dawson też potrafi razić. No i w ten sposób rzeczywiście zakończyła się ta też stojąca na bardzo wysokim poziomie czwarta runda tego pojedynku walki. Przypominamy, 10-rundowej toczonej w Barclays Center na Brooklinie w Nowym Jorku. Ważny, niezwykle ważny pojedynek dla odbudowania się w rankingach, odbudowania się psychicznie dla polskiego zawodnika. No i na razie możemy z umiarkowanym optymizmem to wszystko oceniać. Tak, spore mocne. No widzimy kolejny mocny lewy podbródkowy, już któryś z kolei, który dochodzi celu wykonaniem Dawsona, ale Andrzej Fofara wydaje się być niewzruszony tymi ciosami. Cały czas przed do przodu, jak gdyby nie robi na nim większego wrażenia, no ale tu trzeba być czujnym. Cały czas tak sprytnym i doświadczonym pięściarzem, jakim jest Chad Dawson. I przede wszystkim szybki. No, widzimy, też bardzo ładnie porusza się unikami rotacyjnymi, zmienia sposób poruszania się. No, musi być aktywniejszy Andrzej, tak? Również tą prawą ręką, jeszcze, góra-dół, zwiększyć zarówno ilość, jak i płaszczyznę zadawania tych ciosów. Po raz kolejny przyspieszył Dawson. W prawy podbródkowy i lewy prosty. I kolejny lewy podbródkowy Dawson. Och, i dobrze, właśnie ten lewy sierpowy, aż 83 power punche lewy sierpowe dochodziły celu w pojedynku Andre Warda. Właśnie tak myślałem, że obiorą podobną taktykę. Natomiast no wiemy, że Andrzej jest innym pięściarzem i innym stylu. Ale ten pressing również wygląda bardzo pozytywnie. Tylko za długo wydaje mi się, że czeka Andrzej. Och, również na korpus to był mocny cios wykonany Dawsona. Potrafi rzeczywiście bardzo nisko schodzić na nogach. Jest bardzo elastyczny Chad Dawson. Tak, jest śliski. On zaskoczył też tym przecież w pojedynku z Tomkiem Adamkiem. Myślę, że tutaj była też ogromna niedogodność boksowania z nim. No i szybka prawa ręka. Też walczy z odwrotnej pozycji, co jest niewygodne, aczkolwiek Andrzej wygrywał już z Mańkutami w swojej karierze. Widzimy, jak ciężko jest złapać na cios zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. No niestety im dalej w las, tym trudniej dla Andrzeja. Te początkowe rundy były zdecydowanie lepsze w jego wykonaniu. Teraz ładnie zamknął Dawsona przy linach. Ale jest śliski. Widzimy, jak dobrze czuje się. Jest na to przygotowany Chad Dawson. Tak, niemal przykucnął przed momentem. Ale piękny prawy sierpowy fompary. Brawo, brawo Polak. Ach, teraz niestety odpowiedź. Dwa mocne ciosy weszły tam. Zaprasza cały czas do tej wymiany Andrzej Fompara, chociaż dał się zaskoczyć teraz lewym prostym. Sprytnie obniżył pozycję. Wydawało się, że chce zejść z linii ciosu i wystrzelił lewą ręką Chad Dawson. Nie był przygotowany na to Andrzej. Mocny prawy podbródkowy, kolejny mocny cios Dawsona dochodzi celu. I szybka odpowiedź Andrzeja, aczkolwiek już sklinczował
skrócił dystans. Ładny lewy brawo na korpus i lewy sierpowy w wykonaniu Fanfary. I teraz jeszcze zaakcentować czymś tę końcówkę piątej rundy. Ach, ładny lewy prosty. I w odpowiedzi prawy zejście. No zaczepia Andrzej cały czas. No i widać, jaki ładunek emocjonalny wniesie ten pojedynek dla niego. Tak, nie chciałby Polak z taką sytuacją mieć do czynienia, aby zanotować drugą z rzędu porażkę w trakcie swojej kariery. Dobrze, że w końcówce tej rundy wreszcie parokrotnie udało się skutecznie namierzyć Chada Dawsona w Fanfarze. No ale ta walka ciągle jeszcze jest otwarta, jeszcze tutaj wiele się może wydarzyć. Pięć rund przed nami i myślę, że dopiero w tej drugiej części pojedynku tak naprawdę będzie się tu wszystko rozstrzygało. Zobaczmy jeszcze raz to natarcie Polaka. No i szybko odpowiedź Chada Dawsona. No, Dawson szedł jak burza, można powiedzieć, w swojej karierze. Jeszcze przed pojedynkiem z Tomkiem Adamkiem, który wywindował go niesamowicie w górę. Jak doskonale wiemy, wspaniały pokaz boksu. Mimo, że obaj pięściarze mieli swoje momenty, Dawson również leżał na deskach, nie tylko Tomek. Ale to jednak Amerykanin wyboksował naszego ówczesnego mistrza świata. Teraz runda szósta się rozpoczęła, przykleił się już Dawson do Andrzeja Fanfary. Półmetek tego pojedynku za nami, teraz druga jego część. I obserwujemy podobny scenariusz jak do ostatnich rund, czyli nieustanny pressing Andrzeja. To dobrze, to bardzo dobrze. Sędziowie amerykańscy zwracają uwagę na aktywność podczas pojedynku pięściarzy, który z nich jest agresorem, ale żeby nie dać się właśnie zaskakiwać jakimiś pojedynczymi ciosami, jak to miało kilka razy miejsce w poprzednich rundach, aby móc wyrwać i urwać. Ładna lewa ręka teraz Andrzeja. Przed chwilą zadziałał znakomicie w obronie, świetnie. Piękny prawy, ale dał się zaskoczyć. Trzeba przyznać, że ciosy obu pięściarzy dochodzą w celu, ale te, które wywołują większe wrażenie, to jednak te ciosy Dawsona, który przyjmuje w sztywnej pozycji i ta głowa tak mniej odskakuje. Ale widzimy też narożnika Fanfary nieustanną prośbę o to, aby zwiększył pressing. W momencie, kiedy Dawson przed momentem przyspieszył, widzimy, jaki oddźwięk mają te ciosy na korpus. Uch, mocny. Ależ teraz strzelił tym prawym sierpowym. To powinna być broń z przedniej ręki właśnie Andrzeja. No, próbuje cały czas przy inach zamykać go, natomiast Dawson czuje się jak ryba w wodzie i w tej obronie. Trzeba zwiększyć częstotliwość tych ciosów, aby one mogły przynieść oczekiwany skutek. Tak, jeszcze powinien próbować podkręcić tempo reprezentant Polski. Łatwo się mówi. Tym bardziej, że Dawson rzeczywiście bardzo elastyczny, niezwykle gibki. Tak, doskonale wyglądał przed tym pojedynkiem na treningu medialnym Andrzej. Widziałem, jak naładowany jest, jak jego ruchy są fantastyczne, można powiedzieć. Jeszcze w takiej formie go nie widziałem i chcielibyśmy, aby miało to przełożenie na pojedynek w ringu. Znacznie większy, no, ale wiemy, jak trudnym przeciwnikiem jest Chad Dawson. Jakie ogromne doświadczenie ma wniósł ze sobą na ring. No i sporo pracy jeszcze dzisiejszego wieczoru przed Andrzejem, aby móc wygrać. Ładnie, tak. Cały czas nieustanny pressing. Aktywna przednia ręka. Teraz doszedł prawy prosty Andrzeja. Dobra szósta runda w jego wykonaniu. Jeszcze próbuje tutaj coś na koniec ugrać Chad Dawson dla siebie, ale nieszczególnie to się wszystko ułożyło dla niego w drugiej części rundy. Oczywiście na tym poziomie, na którym jest Andrzej Fanfara, już łatwych pojedynków nie będzie. Już tutaj właśnie takie bitwy trzeba uskuteczniać. Tak, no nie ma mowy o tym, aby łatwy pojedynek był z pięściarzem, który krzyżował rękawice, czy to z Andre Wardem, czy Bernardem Hopkinsem, przecież dwukrotnie. No i jak przy pierwszej porażce z Jean Pascalem,
Glennem Johnsonem, Antonio Tarverem też dwukrotnie, z Glennem zresztą też dwukrotnie. No także no, to o czym świadczy, to jest klasa rywal, zawsze tacy pięściarze są niezwykle niebezpieczne, ale widzimy, że Johnson również doskonałe przygotowanie wniósł dzisiaj do ringu. I zobaczmy to, co realizator uznał za najistotniejsze w tej rundzie. Tutaj widzimy wymianę ciosów, zdecydowanie lepszą w wykonaniu Andrzeja, choć dał się zaskoczyć bezpośrednim prawym sierpowym na odchyleniu, to jednak ta kombinacja, którą w początkowej fazie zadawał Dawson, minęła celu. Runda siódma pojedynku w Nowym Jorku. O, jak gdyby włączył wyższy bieg Andrzej od samego początku tego starcia. Widzimy, że całkowicie defensywnie przygotowany Dawson, no to trzeba zadawać ciosy. Nie była to pozycja, z której mógłby zaskoczyć, zadać cios, więc tą kombinację trzeba wyprowadzać jak najszybciej. Ale trzeba uważać również na bezpośredni lewy prosty w tym momencie, aby nie dać nadziać się na jakąkolwiek z kontr. No widzimy, wchodzi z kombinacją, aczkolwiek nie jest ona już tak szybka jak jeszcze dwie rundy temu w wykonaniu Dawsona. Widać, że te ciosy na korpus Andrzeja zrobiły tą pracę, którą miały. Zwolnić troszeczkę, spowolnić pięściarza i rywala, zatrzymać trochę pracę nóg. Och, dobrze, ładnie, teraz ładnie. Dobrze, fanfara w defensywie. To również pobudza taką niepewność wśród rywala, kiedy wyprowadza kombinację ciosów i żaden z nich nie dochodzi. Już zapala się lampka i nie jest tak pewny. I otwarty do ataku. Och, próbował ładnie teraz zejść z prawo z kos i wyjść z ciosem podbródkowym, ale na to przygotowany był Andrzej doskonale. Ładnie. Szybka lewa ręka cały czas, mimo siódmej rundy, mimo niezłego tempa i sporej ilości ciosów, która za nim, to ta szybkość jest, tak jak mówiłem, utrzymana cały czas na tym samym poziomie. Lewa ręka również, choć powinna być aktywniejsza. I mniej statyczny powinien być przy momentach przestoju w wymianie tych ciosów. Po tym mini kryzysie ze środkowej fazy tego pojedynku teraz Fonfara rzeczywiście znów jest wyrazistszy. Ach, ładny teraz lewy hak miał wylądować na korpus, poszedł na górę w wykonaniu Dawsona. Bardzo ostry również. Obaj wyglądają bardzo ostro, póki co. Znów przygotowanie ataku przez reprezentanta Polski, ale odpowiedział ciosem na korpus Dawson. No widać również i przestój w wykonaniu Dawsona w tej siódmej rundzie, jakiś kryzys jak gdyby. Nie jest już zarówno tak ostry, ale ładnie teraz przyspieszył. Ale to tylko jedyny zryw w tej rundzie, na który było go chyba stać. Spójrzmy. Tak, od razu bardzo ładny prawy prosty Andrzeja. Suchy taki, krótki, bity z góry. Doszedł w skroni rywala. Aktywnie. Andrzej, utrzymuj tą aktywność, bo ona jest na pewno kluczem do tego, aby wyrwać zwycięstwo w tej rundzie. Dawsonowi, tak jak powiedziałem, tak, i ta runda dla Andrzeja, jak i tamta poprzednia, no, zmienia nam się ten pojedynek wreszcie na korzyść Polaka. Po dobrym początku, później okres mniej wyrazisty w wykonaniu reprezentanta Polski, a teraz zaczął znów konkretyzować swoje działania i przede wszystkim świetnie także w defensywie Andrzej Fonfara zaczął wyczuwać intencje swojego przeciwnika. No ale jeszcze trzy rundy tego bardzo ciężkiego boju przed nimi obydwoma. Przypominamy, niesłychanie ważny pojedynek, mimo iż nie jest to pojedynek o pas, to jednak walka, która ma ogromną wagę w kontekście wyzwań, które przed nimi, ewentualnej batalii o pas mistrza świata jeszcze nawet w tym roku. Tak, widać pełną mobilizację w narożniku Andrzeja i słusznie, ponieważ no, to jest już ósma runda. Niewiele z nich pozostało do końca tego starcia, do końca tego pojedynku, no, który ma otworzyć dalszą drogę po tym niefortunnej porażce z Smithem.
Tak, wtedy dał się zaskoczyć, przypominamy, na początku walki. Dzisiaj to wygląda zdecydowanie inaczej. Tak, 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 aktywnie, aktywnie, śmiało, śmiało tą prawą ręką. Popracuj troszeczkę, Andrzej, bo tu mamy robotę do wykonania. O, też oglądał, tak jak mówię, no, Klinczu dużo tych podbródkowych przyjmuje Dawson, jak gdyby jest bardzo bierny, nie jest nikim niebezpieczny. Mocny cios na korpus i przy odchyleniu prawy sierpowy dochodzi do Andrzeja. Mocny lewy prosty na korpus, mocny lewy prosty na górę. No, moment przewagi Dawsona. Och, mocny również podbródkowy, ale już zablokował ten cios Fonfara. Uch, no rozluźnia nam się Dawson i to lepiej wychodzi. Zmniejszył pressing Fonfara i tego są właśnie skutki. To ani na moment nie może spowolnić swojego trybu działań. Fonfara musi cały czas na najwyższym diapazonie funkcjonować. Tak, obniżył pozycję, aczkolwiek no teraz agresywniej zdecydowanie Andrzej przy ataku, no i to przynosi skutek. Jeszcze, bez kroku w tył, dawaj Andrzej. Ważne, by sędziowie widzieli, że to Polak ma inicjatywę, niezależnie od rzeczywiście efektywności dokładnie wszystkich działań. Teraz znów sprytnie tam starał się bić tym lewym Dawson. Tak, Dawson, tak jak powiedziałem, zwolnił troszeczkę. Częstotliwość zadawania ciosów i stara się rozluźnić, złapać oddech. Widać, że jest zmęczony znacznie bardziej niż Andrzej. No i te rozluźnienie mimo wszystko no jest pozytywne dla jego boksu, ale teraz właśnie jest dobra odpowiedź Andrzeja. Brawo, ten lewy sięgnął przeciwnika i poczuł to Fonfara, ale już Dawson znów tam zanurkował pod jego rękę. Ja myślę, że Andrzej również to widzi, że Dawson opada troszeczkę z sił, mimo że jest cały czas niebezpieczny, piękny, prawy, prosty Andrzeja dochodzi celu. No, teraz na moment zamknął rywala, ale ten już zdołał tym unikiem. Bardzo ładny lewy prosty. Tak, teraz końcówka tej rundy na razie bardzo precyzyjnie bijący ciosy Fonfara. Tak, właśnie to jest częstotliwość i ta dyscyplina w zadawaniu tych lewych prostych. Cały czas konsekwencja. To jest klucz do zwycięstwa tej rundy i być może całego pojedynku. Zobaczymy. Końcóweczko ósmego starcia i zdecydowana przewaga w tej końcówce Andrzeja. Myślę, że jak utrzyma poziom boksowania, to możemy być spokojni o przebieg punktowy tego pojedynku, bo widać, że Dawson zdecydowanie na linii pochylnej w dół, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Wydaje mi się, że gdzieś tam delikatnie gaśnie nam w tej walce. Ale to jest spowodowane tym, że Andrzej wniósł naprawdę bardzo dobrą formę, bardzo dobrą wytrzymałość, kondycję do tej walki. Na ten moment po 8 rundach wydaje się, że Polak ma prawo czuć, że ten werdykt będzie po jego myśli, ale poczekajmy, co jeszcze dwie ostatnie rundy nam tutaj wniosą. Ma momenty. Chad Dawson, który takie pojedyncze zrywy w kombinacjach, nie są one częste, natomiast no, są z pewnością bardzo niebezpieczne. Widzimy stróżkę krwi już z nosa, to jest odpowiedź na ten bardzo mocny, prawy, prosty Andrzeja Fonfary. No i przedostatnia, dziewiąta runda tej walki się rozpoczyna. Od razu od mocnego, przestrzelonego co prawda, lewego ciosu na korpus. Nie wiem dlaczego zaczyna się dyskusja w ringu z sędzią. Ale już wszystko wraca do norm. Już sobie panowie wszystko wyjaśnili. Andrzej z mocnego dystansu próbuje, tak jak teraz, bardzo dobrze utrzymywać tą taktykę przez podwójny lewy prosty, skracanie dystansu. Szczelna obrona cały czas. I czujny. No, na lewy prosty Dawson przygotował lewy podbródek. Szybsza lewa ręka. Bardzo ładnie Andrzej, tak! To jest cios na górę i nie ma mowy o poślizgnięciu się. A jednak liczenie tak jest i to jest być może już absolutnie kluczowy moment tej konfrontacji. Ta runda w tej sytuacji
ma szansę być tą, w której Polak wygra różnicą 2 punktów. To ma przewagę z pewnością, tylko nie może dać się zaskoczyć, ale widać, że Andrzej poczuł krew. Chce pójść za ciosem. A tak robią wielcy pięściarze, mimo tego, że czują, że mają przewagę, do końca chcą zwyciężać przez nok. Ale pamiętajmy o tym, że Dawson jest strasznie niebezpiecznym pięściarzem. Mimo tego, że teraz przyjmuje ogromną ilość ciosów od Andrzeja Fonfary. Widzimy, że ma w pełni kontroluje ten pojedynek Fonfara. Szaleją polscy kibice, którzy siedzą tam nieopodal ringu, bo rzeczywiście zaczynają już teraz widzieć to potencjalne zwycięstwo Andrzeja Fonfary w walce z doświadczonym Amerykaninem. Nie może odpuszczać teraz Andrzej, musi to wykorzystać. Zrobił kawał ciężkiej pracy, aby doprowadzić do tego knockdownu w 9 rundzie. A Dawson teraz ewidentnie potrzebuje trochę tlenu, potrzebuje spokoju. Widzimy, w jaki sposób unika ciosu. Z pewnością naładowany jest na lewy podbródkowy, ale nie z każdej pozycji przecież może wystrzelić tym ciosem. Nie możemy zostawić mu za dużo miejsca do tego. Bardzo dobrze skraca dystans teraz Andrzej, nieustanny presji. Totalny odwrót w tej chwili czara Dawsona. Och, ładna kombinacja Andrzeja, cały czas. Ale czujny, cały czas musi być czujny. Pół minuty do końca tego przedostatniego starcia. Na szczęście znów te ciosy Dawsona nie zrobiły na Polaku specjalnego wrażenia. Ostatnich 20 kilka sekund. On zaczyna dyskusję, widać, że już nie jest w pełni tak skoncentrowany, szuka ratunków, pomocy u sędziego. Spokojnie Andrzej, spokojnie, podejść nogami, spokojnie, tak, moment klinczu widać, uspokaja ten pojedynek. Ta runda i tak już jest wygrana i to wygrana różnicą 2 punktów, już teraz spokojnie, tylko można jeszcze postraszyć przeciwnika. Ach, ładny prawy teraz na lewy i ta runda zdecydowanie na 2 punkty na korzyść Andrzeja Fonfary. Widzieliśmy, jak kibice przeżywają, kacze jak skacze. I ostatnie 3 minuty zostały do końca tego zadania, które wykonuje w tej chwili Polak, poklepany tu jeszcze przez jednego ze swoich sekundantów, przez Katmana. Tak, trener, widzimy, Wryżyk jest zadowolony z postawy swojego podopiecznego. My również jesteśmy zadowoleni z tej końcówki. Tego oczekiwaliśmy, mimo tych niebezpiecznych momentów. Tu widzimy jeszcze raz, chyba będzie powtórzone. Moment knockdownu, podwójny lewy prosty, prawy mija celu, lewy gdzieś tam w okolicy tył głowie, ale jednak rękawica dotkła maty i jest liczenie. Próba szybkiej odpowiedzi, wykonanie Dawsona, ale zobaczmy, ile tych ciosów minęło cel. To pokazuje również to, jak bardzo zmęczony jest już Dawson. Ale nie wzięło się to znikąd, to jest nieustanna presja Andrzeja i agresywny jego styl w tym pojedynku. Ta poprzednia runda i to zwycięstwo różnicą 2 punktów jeszcze dodały teraz pewności Fonfarze. Powinien być skoncentrowany, spokojny. Tak, to są ostatnie 3 minuty. Nie wiem, dlaczego sędzia w tym momencie przerywa ten pojedynek, nie mam zielonego pojęcia. Nic wielkiego się przecież nie wydarzyło. Nie wiem, co chce, żeby Fonfara zrzucił na mniejszy bieg, nie wydaje mi się. On jest już natchniony jak gdyby tym knockdownem, który niesie go do tego, aby zwyciężyć. Widzimy Lou Margulis jak przeżywa. Osław Dawson, tak jest, trafiony. Tak. I teraz rozpoczyna się koniec. Brawo. Przed czasem w 10. rundzie Andrzej Fonfara wygrywa walkę z Czarem Dawsonem. Nie będą już potrzebne te obliczenia, jak poszczególne rundy były punktowane. Zwycięża Andrzej Fonfara, doskoczył sędzia, widząc, że za chwilę może to się skończyć ciężkim nokautem. Wielkie brawa dla reprezentanta Polski. Tak, widzimy, jak cieszy się narożnik, również trener Andrzeja. No Dawson zaskoczony, ale nie ma dyskusji, w ogóle zdecydowana przewaga w tej 10. rundzie i słusznie myślę, że sędzia przerwał pojedynek, nie zostawał bez odpowiedzi praktycznie na lawinę ciosów, którą zamknął go Andrzej Fonfara. No i wspaniałe zwycięstwo naszego pięściarza, no kupione też dobrą formą, trzeba przyznać szczerze, dobrze wyglądał w tym pojedynku, nie na wiele pozwolił również Dawsonowi, miał kilka pojedynczych zrywów, ale to wszystko. Tak jak zapowiadał, wykonał naprawdę katorżniczą pracę, przygotował się perfekcyjnie, wiedział, że ten zakręt w karierze, który spotkał go w związku z porażką z Joe Smithem Juniorem, jest absolutnie najistotniejszy.
Kom hem mir weg hen om. Oglądamy to, co najistotniejsze wydarzyło się. Popatrzmy, jak dobiegała końca ta rywalizacja, w jaki sposób Andrzej Fonfara zagonił swojego rywala do narożnika. I to jest właśnie powtórka tej sytuacji. I w tym momencie arbiter absolutnie słusznie przerwał tę kanonadę reprezentanta Polski. O, widzimy tu prawy, który nadszarpnął, podłączył Dawsona, no i to już lawina ciosów. I powiedzmy to szczerze, bardzo celnych ciosów. Tam mało ciosów, które wyprowadził Fonfara, zostało zablokowanych.